Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Jesteśmy w ostatnich dniach i tygodniach świadkami niebywałego wręcz ataku medialnego na świętego Jana Pawła II, który został nominowany na głównego obrońcę pedofilii. Sprawa jest szokująca zupełnie, jest niesmaczna i jest wręcz bulwersująca, bo trzeba naprawdę mieć dużo tupetu, dużo bezczelności, dużo chamstwa i dużo cynizmu, żeby bez żadnych dowodów obarczać świętego Jana Pawła II odpowiedzialnością za tuszowanie pedofilii w Kościele. Jakie mamy w tej sprawie fakty? Jeden fakt, jedna relacja dżentelmena, którego nazwiska już w tym momencie nie pamiętam, zresztą to nie jest nikt ważny, który skarży się dziennikarzowi, że pojechał do Watykanu, udało mu się porozmawiać z papieżem Janem Pawłem II i on powiedział, że jest molestowany seksualnie przez hierarchę tam jakiegoś bodaj McCarricka. Papież wysłuchał, pobłogosławił go i odszedł. I ta relacja ma być dowodem na to, że Jan Paweł II tuszował pedofilię w Kościele. Przecież taki wniosek to może wysnuć człowiek, który nigdy w życiu nie używał rozumu. No przecież równie dobrze można byłoby papieżowi zarzucić to, że prawda, latał sobie samolotem, naciągając tam kogoś na koszty i w związku z tym się przyczynił do wzrostu głodu światowego albo czegoś innego. No przecież idiotyzm goni idiotyzm. Cóż miał zrobić święty, schorowany Jan Paweł II, jeżeli rzeczywiście to usłyszał, bo z tego, co mówi ten dżentelmen, to było to już w końcówce pontyfikatu Jana Pawła II i być może schorowany już papież nawet nie dosłyszał tej relacji, zapewnił o modlitwie, no bo papież taki był, że się modlił całe życie, zapewniał o modlitwie, a nie tuszował żadnego pedofila. Mało kto zwraca uwagę na to, że te relacje, które do Watykanu docierały na temat wykorzystywania dzieci przez hierarchów tych czy innych, to docierały tam w ostatnim okresie pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy papież był człowiekiem schorowanym, zmęczonym, już kiedy jego zdrowie funkcjonowało bardzo źle. No, człowiek, który ma 84 lata, który jest schorowany, który no, nie mówi już przecież, bo pamiętamy te jego ostatnie publiczne wystąpienia, może po prostu nie słyszeć, może coś nie dosłyszeć, może kogoś źle zrozumieć, może jeszcze jakiś inny błąd popełnić. Ale przecież, proszę Państwa, jak można, znając historię pontyfikatu Jana Pawła II, podejrzewać tego wielkiego, wspaniałego, świętego człowieka o to, że tuszował pedofilię. Co znaczy w ogóle tuszować pedofilię? Tuszować to znaczy mieć wiedzę o jakimś przestępstwie i robić wszystko, żeby to przestępstwo nie wyszło na światło dzienne. To ktoś odkrył jakiś dokument z podpisem papieża, w którym byłoby napisane nie ruszać tej sprawy Jan Paweł II. Ktoś odkrył jakąś relację jakiegoś świadka poważnego, który na przykład biskupa, czy arcybiskupa pracującego w Rzymie, czy księża, czy zakonnicy, czy kogokolwiek nawet świeckiego z otoczenia Jana Pawła II, kto by zeznał, tak, Jan Paweł II zawezwał mnie i powiedział, trzeba zatuszować tą sprawę, bo ona szkodzi Kościołowi. Już takich relacji nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. I po co więc jest cała ta nagonka na Jana Pawła II? Ona jest po to, żeby obniżyć jego autorytet. Ona jest po to, żeby dokleić mu coś, co sprawi, że jego wizerunek się rozsypie. Tylko i wyłącznie po to. Chamska, brutalna, obrzydliwa, antypapieska kampania.
Proszę Państwa, ktoś, kto zna pontyfikat Jana Pawła II, ja napisałem przecież dwie książki o różnych aspektach tego pontyfikatu, to wie, że cały pontyfikat Ojca Świętego to była służba ludziom, a także służba dzieciom. I pomysł, że ten wielki, święty człowiek mógłby tuszować skandaliczne przestępstwa na dzieciach, to naprawdę się musiała urodzić w czyjejś w głowie chorej zupełnie z nienawiści. Czy mamy jakiekolwiek realne świadectwo? Nie. Czy jest ktokolwiek, kto by zeznał cokolwiek wiarygodnego na temat tuszowania skandalów pedofilskich przez papieża? Przecież, proszę Państwa, mamy teraz 2022 rok. Jan Paweł II od ponad 17 lat nie żyje. Skandale wychodzą teraz. To znaczy co? Papież miał tuszować skandale, kiedy żył, skandale, które wychodzą teraz? Miał mieć dar jasnowidzenia i wiedzieć, że w 15, w 17, w 22 roku wyjdzie na jaw, że jakiś ksiądz kogoś tam molestował seksualnie? Można mówić w przypadku Jana Pawła II o czym innym. Można mówić o tym, że różne sygnały, ostrzeżenia płynące do Watykanu nie były dostarczane na jego biurko przez rozmaitych księży pracujących w Watykanie. I tu można byłoby mówić o ludzkich błędach, czy zawinionych, czy niezawinionych, to jest inna sprawa. Ale przecież papież do ostatnich dni swojego życia, człowiek nieprawdopodobnie zajęty sprawami Kościoła, sprawami dyplomacji, własną modlitwą, nie mógł przecież wiedzieć, jeżeli mu tego współpracownicy nie powiedzieli, że napływają do nich skargi tam ze Stanów Zjednoczonych na McCarricka czy na kogoś tam innego. Bo skąd miał takie rzeczy wiedzieć? Papież przecież przyjmował dyplomatów, przyjmował współpracowników, przyjmował ważnych polityków, a do tego jeszcze potrzebował trochę czasu dla siebie na modlitwę, na kontemplację, na pracę, na pisanie różnych dokumentów apostolskich. Ja mogę w wiele uwierzyć, ale na pewno nie uwierzę w to, że Jan Paweł II w jakichkolwiek okolicznościach, choć jeden raz, celowo i z pełnym rozmysłem spowodował to, żeby tuszować skandale pedofilskie w Kościele. Kto zna pontyfikat Jana Pawła II, ten wie, że on nie unikał tematów trudnych dla Kościoła. Jan Paweł II zawsze wołał o prawdę. Jan Paweł II mówił, że zbrodnia na księdzu Jerzym Popiełuszce musi zostać wyjaśniona do końca. Bestialskie morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki do dziś owiane jest tajemnicą. Prokurator Andrzej Witkowski był najbliżej wyjaśnienia tej sprawy. W rozmowie z Ryszardem Gromadzkim odsłania kulisy zbrodni, której rozwiązanie może zburzyć mit powstania III RP. Misja Popiełuszko. Dostępna na kapitalbook.pl. I nagle taki papież, taki wołający o prawdę, ma w tej kwestii zmieniać zdanie? Przecież to jakiś absurd zupełny. Kompletny absurd. Brak logiki zupełnej, co więcej nie poparty żadnymi faktami. Żadnymi. O co tutaj chodzi? No chodzi o to, żeby zburzyć mit Jana Pawła II, żeby zburzyć ten wielki autorytet, jakim nasz Ojciec Święty jest dla milionów Polaków. O to chodzi, o nic innego. Bo nie są w stanie wrogowie Kościoła zburzyć tego autorytetu w żaden inny sposób. Nie są go w stanie zburzyć przy pomocy prawdy, więc sięgają po kalumnie. Ja pamiętam,
kilka lat temu, nawet to jest historia, którą opisałem kiedyś w tygodniku Angora, wielki, potężny skandal, jaki miał wynikać z akt służby bezpieczeństwa o synu Jana Pawła II. A ja to zweryfikowałem, przejrzałem te materiały. Stek bzdur, głupot i kalumni powstałych w głowie kapitana SB Piotrowskiego, który spędził lata w więzieniu za zbrodnie na księdzu Popiełuszce, nawymyślał jakichś bredni, idiotyzmów, powołując się na dokumenty i zapisy, których w ogóle nie było, żeby opublikować to w tygodniku Fakty i Mity, który to tygodnik się zajmował zwalczaniem Kościoła i tak się zajmował zwalczaniem Kościoła, że sam zbankrutował, a jego naczelny siedzi w kryminale za poważne przestępstwo kryminalne. Papież nie miał syna. Mikołaj Kinaszewski, o którego chodziło w tej całej opowieści, nie był żadnym synem Jana Pawła II. Jest to po prostu stek bzdur, głupot, kalumni i wymysłów. I to samo jest z oskarżeniem papieża o tuszowanie pedofilii. Papież reagował zawsze, kiedy w Kościele działo się zło i kiedy on o tym źle się dowiedział. Podam Państwu przykład. W roku 1992 Jan Paweł II poprosił do siebie do gabinetu i zaprosił wcześniej do Watykanu takiego amerykańskiego historyka Kościoła, ojca Roberta Grahama, już wówczas sędziwego staruszka. Tenże ojciec Graham w latach 60. pisał książki o historii Kościoła, odkłamując wtedy antykościelną propagandę. I Jan Paweł II poprosił ojca Grahama o to, żeby objechał wszystkie archiwa komunistyczne i poszukał kretów w Watykanie. Chodziło o zidentyfikowanie tych księży świeckich, którzy w Watykanie pracowali, a którzy byli komunistycznymi szpiegami. I ojciec Graham tą kwerendę prowadził przez 4 lata. I dostarczył Janowi Pawłowi II raport na biurko. W zasadzie 2 egzemplarze raportu, bo pierwszy raport dostał sam papież, a drugi dostał szef jego ochrony, który w zadziwiających okolicznościach potem został zamordowany. Nikt z nas tego raportu nie czytał, natomiast ja, kiedy zajmowałem się tematem agentury w Watykanie i wielu agentów komunistycznych, wielu szpiegów zidentyfikowałem z nazwiska, no mam powody twierdzić, że przynajmniej część tych nazwisk była w raporcie ojca Grahama. Ja sobie zadałem trud, żeby prześledzić dalsze losy tych ludzi. I co się okazało, że w 1998 roku papież w Watykanie przeprowadził pewną rewolucję kadrową. Powysyłał tych wszystkich szpiegów, między innymi Bolonka, wyjątkowo obrzydliwego kapusia, który pułkownika Kuklińskiego sypnął, powysyłał ich gdzieś tam daleko, w dalekie strony świata, żeby oczyścić Watykan. Tak zrobił papież, takie są fakty. Żeby oczyścić Watykan z komunistycznych kapusiów. I gdyby na biurko Jana Pawła II dotarł jakikolwiek raport mówiący o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księży, on na pewno zrobiłby to samo. Nie mam tutaj cienia wątpliwości. Papież kochał dzieci, papież się spotykał z dziećmi, papież dużo mówił o trosce o dzieci. Papież chciał jak najwięcej dobra dla dzieci. Być może było tak, że raporty na ten temat, które słano do Watykanu, gdzieś tam ugrzęzły w kolejnych ogniwach watykańskiej biurokracji. Tak mogło być i tak pewnie było, ale to bardziej obciąża współpracowników Jana Pawła II niż jego samego. Tym bardziej, że my nie wiemy, czy to była czyjaś zła wola, że ktoś tam w Watykanie doszedł do wniosku, a będziemy to tuszować, czy po prostu ograniczone możliwości człowieka, tego czy tamtego pracującego w Watykanie, nie pozwoliły z uwagą przeczytać iluś tam tysięcy listów, które dziennie przychodziły do Watykanu, adresowane czy do papieża, czy do poszczególnych hierarchów Kościoła. Zadam takie pytanie, czy poza relacją tego dżentelmena, tak powielaną przez dziennikarzy TVN-u, są jeszcze jakieś inne relacje
osoby, która byłaby u papieża z informacją o molestowaniu dzieci i została odesłana z kwitkiem? Ja nie znam takiej relacji. Rodzi się też pytanie, na ile ta relacja, jeżeli już by była, to jest prawdziwa. Natomiast odrzucam jako autor dwóch książek o Janie Pawle II, jako człowiek, który jemu pontyfikatowi się przyglądał przez lata, jakiekolwiek sugestie, że papież mógłby tuszować skandale pedofilskie w kościele. To są bzdury o tym samym kalibrze wiarygodności, co syn papieża, co różne tam jakieś jego łajdackie prowadzenie się, które miało miejsce tylko w kwitach esbeckich, sfabrykowanych po to, żeby go oczerniać. Nie wierzmy w to, wierzmy w fakty. I tu nie chodzi o to, czy ja cenię, czy nie cenię Jana Pawła II, bo akurat bardzo, bardzo, bardzo go cenię. Jest to wyjątkowy człowiek, wyjątkowej wielkiej klasy człowiek, wspaniały papież, naprawdę największy człowiek, jakiego wydała polska ziemia. Ale tu nawet nie o to chodzi, bo ja jako dziennikarz śledczy zawsze jestem wierny faktom. Fakty, informacje, żadnej takiej tezy o wykorzystywaniu czy tuszowaniu przez papieża pedofilii w kościele nie potwierdzają. Ohydny, paskudny, obrzydliwy stek kalumnii w stosunku do człowieka, który się nie może bronić. Aż wstyd, po prostu wstyd. Na koniec mam też do Państwa pewną prośbę, bo udało mi się zrealizować mój cel i w pierwszych dniach grudnia przekroczyć 10 tysięcy subskrybentów, ale do Wielkanocy chciałbym przekroczyć 20 tysięcy subskrybentów. Chciałbym, żeby moje wideo felietony, w których tak dużo mówię o ważnych dla Polski sprawach, docierały do szerszego grona publiczności. Stąd moja prośba do Państwa o komentarze, o łapki w górę, o lajki, o subskrypcje, o udostępnianie tych moich komentarzy wszędzie tam, gdzie Państwo uznajecie za stosowne. A tym z Państwa, którzy szczególnie lubią, cenią to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce, przedstawiam jeszcze prośbę o wsparcie finansowe. Na dole pod filmem widzicie Państwo numer konta, na który można wpłacać dowolne datki. One mi pomagają realizować moją misję dziennikarską w ważnych dla polskich sprawach. Każda złotówka, którą Państwo przekażecie, zostanie zrealizowana na badania dziennikarskie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć Czwartą Rzeszę? Anschluss. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.